Szanowni Państwo, mamy do czynienia z szalenie poważną sprawą. Chodzi o deklarację pana premiera. Pan poseł Marek Wikiński, wiceprzewodniczący klubu poselskiego SLD, zaraz o tym powie. I chcielibyśmy się jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, jako klub poselski odnieść do tej deklaracji, bo to jest szalenie poważna wyborcza deklaracja zapowiadająca, można powiedzieć, koalicję wyborczą dwóch partii w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Bardzo proszę, oddaję głos pan poseł Marek Wikiński. Dzień dobry Państwu. Cytuję Państwa ciężką pracę. W ocenie premiera Donalda Tuska Polacy za kilka miesięcy staną przed wyborem. Albo poprą rządzącą koalicję PO-PSL, albo rodzącą się koalicję PiS i SLD. Panie premierze, jeżeli pan poważnie traktuje Polki i Polaków, to pana wczorajszą deklarację traktuje jako deklarację zawiązania koalicji wyborczej Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, która w myśl artykułu 196 kodeksu wyborczego będzie musiała przekroczyć 8% próg wyborczy i zgodnie z aktualną metodą przeliczania głosów na mandaty metodą Donta przy obecnych sondażach miałaby szansę na utworzenie większościowego rządu w przyszłym parlamencie. Ja zapewniam, że Sojusz Lewicy Demokratycznej wystartuje jako samodzielna partia polityczna. Nie będziemy zawiązywać ani koalicji wyborczych z PiS-em przed wyborami, ani koalicji rządzącej z PiS-em po wyborach. Panie premierze, jeżeli panu się nudzi i nie ma pan się czym zająć, to w wczorajszym pana wystąpieniu znalazł się akapit, który cytuję za stenogramem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia. Ta sprawa jest bardziej w okolicach sprawy karnej niż politycznej. Jeśli opisałbym w szczegółach, co niedawno pańscy koledzy i koleżanki przygotowywali jako sposób na dywersyfikację dostaw gazu, szwajcarskie, koreańskie spółki, pośrednicy w potencjalnych kontraktach gazowych, jeśli przyjdzie czas, to długo będziemy opowiadali o tych bardzo dwuznacznych i dziwacznych przedsięwzięciach gazowych poprzedniego rządu. Panie premierze, pan jako funkcjonariusz publiczny z mocy prawa jest zobowiązany powiadomić organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jeżeli pan tego nie uczyni, no można to odnieść, że chce pan stosować szantaż polityczny wobec przeciwników politycznych. Także, proszę Państwa, te deklaracje, którymi pan premier Tusk straszy Polaków, są tylko grą polityczną, grą wyborczą, która ma pobudzić elektorat Platformy Obywatelskiej, który jest zawiedziony brakiem działań rządu Platformy Obywatelskiej, który przed 4 laty uwierzył w program gospodarczy 3x15 dla polskich przedsiębiorców i dla polskich podatników. Od tego zakurzonego programu Platforma odeszła i dzisiaj stara się wszelkimi sposobami pobudzić swój elektorat. Także, panie premierze, oczekujemy poważnej rozmowy, a jako Sojusz Lewicy Demokratycznej wierzymy, że w październikowych wyborach otrzymamy takie poparcie społeczne, które będzie pana obligowała do poważnej rozmowy z naszym ugrupowaniem. Szanowni Państwo, ja przypomnę Państwu, jak zbieraliśmy tutaj w Sejmie podpisy pod wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra finansów, a wtedy Prawo i Sprawiedliwość, pan poseł Hoffman, rzecznik klubu PiS, zadeklarował, że PiS się nie podpisze pod tym wnioskiem, a Państwo wtedy odbieraliście jako tak to jako swoisty test dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Klub poselski SLD zdołał zebrać odpowiednią ilość podpisów pod tym wnioskiem. To jest najlepszy dowód na to, że nie było żadnej umowy ani żadnego porozumienia w sprawie odwołania ministra finansów i ministra Grada. My również na początku wyrażaliśmy, jak PiS zgłosił ten wniosek o wotum nieufności wobec ministra Grada, duże wątpliwości co do odwołania ministra skarbu za tylko jedną transakcję, która była związana z Lotosem. Ale tu na tej kartce, dysponujemy listą Koalicji Prawa i Sprawiedliwości Platformy Obywatelskiej w całym kraju, bo Sojusz Lewicy Demokratycznej
w żadnym województwie, w żadnych poważniejszych miastach, przynajmniej nam nie wiadomo o tym nic, nie ma żadnego porozumienia, żadnej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Zdecydowana w każdym z tych województw mamy przynajmniej 5 do 7 koalicji PiS-u i Platformy Obywatelskiej. Tak się ostatnio stało w Łodzi, gdzie PiS ręka w rękę z Platformą likwidują kolejne szkoły. I oczywiście to traktujemy, tą wypowiedź pana premiera, jako zagrywkę i przedsmak tego, co się będzie działo w kampanii wyborczej, i możemy powtarzać, i będziemy powtarzać, panie premierze, do pana współpracowników po raz 1452, 1453, 1454. Nie było, nie ma i nie będzie koalicji Prawa i Sprawiedliwości z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Tomasz Jędruchów, Radio SK, Radio Vox. Rośnie wam poparcie, więc może się okazać, że będziecie atrakcyjniejszym partnerem koalicyjnym dla PO niż PSL. Co wtedy? Po wyborach oczywiście. Jeżeli wyborcy, jeżeli Polacy w październikowych wyborach zdecydują o tak znaczącym poparciu dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej, my nie uciekamy się od rozmów i z PSL-em, i z Platformą Obywatelską. Mi marzy się koalicja SLD-PSL. Byłem w parlamencie, kiedy współtworzyliśmy koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym, i taki scenariusz również jest teoretycznie możliwy. Bardzo proszę. Mówicie państwo cały czas o tym, że oczekujecie rzetelnej debaty, przepraszam, merytorycznej dyskusji. To dlaczego wczoraj nie wykorzystaliście tej szansy i ta dyskusja nie do końca była merytoryczna, to raz, a dwa, dlaczego szefa klubu i partii nie było ani wczoraj, ani dzisiaj, ani wczoraj podczas jednej i drugiej debaty, ani dzisiaj podczas meritum, głosowań. Co do meritum, pani redaktor, jak pani doskonale wie, wniosek o wotum nieufności jest takim ekstra narzędziem w regulaminie Sejmu, który nie pozwala wniosku o wotum nieufności schować do zamrażarki marszałka. I w debacie nad wnioskiem o wotum nieufności debata jest debatą ułomną. Dlaczego? Dlatego, że jest niesymetryczną debatą, ponieważ rząd ma nielimitowaną możliwość wypowiadania się, występowania. Robił to wczoraj pan premier Tusk, robili to jego ministrowie. Natomiast przedstawiciele każdego z klubów parlamentarnych mieli zaledwie 10 minut czasu na to, żeby przedstawić swoje opinie. W 10 minut czasu, przy tak wielu zarzutach, jakie stawiamy panu ministrowi finansów Janowi Wincentemu Rostowskiemu, jest nie sposób, żeby je wszystkie przedstawić. Dlatego staraliśmy się, aby wyciągnąć takie resume w tych naszych uzasadnieniach, a niestety nawet pytań posłowie nie mogą zgodnie z regulaminem Sejmu zadawać w trakcie debaty o wotum nieufności wobec poszczególnych ministrów. Jak zwróciliście państwo uwagę, pan poseł Kopyciński w trakcie uzasadniania wniosku o wotum nieufności i zaprezentował podsumowanie pracy, działalności pana ministra finansów, ale i też zaproponował nasze rozwiązania. Myśmy na nie zwracali uwagę. To jest ponad 100 projektów ustaw, wiele innych rozwiązań, które wskazywał, więc to nie było takie typowe wystąpienie, z którym państwo mieliście okazję się zapoznać w trakcie wotum wobec ministra Grada. Pan poseł Kopyciński również zaproponował nasze rozwiązania. Natomiast co do obecności Grzegorza Napieralskiego, szanowni państwo, dziennikarze najlepiej wiecie, że Grzegorz Napieralski w trakcie ważnych debat, w trakcie wniosków o odwołania wielu ministrów, w trakcie posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego był obecny. Jednak kilka miesięcy temu został zaplanowany jego wyjazd zagraniczny. Myśmy próbowali jako współpracownicy przekładać ten wyjazd. Niestety to się nie udało. 2 tygodnie temu dowiedzieliśmy się o tym, że będzie głosowany wniosek o wotum nieufności wobec ministra Rostowskiego. Próbowaliśmy jeszcze ten wyjazd przełożyć. Niestety się nie udało, ale zawsze, jak państwo wiecie, w trakcie ważnych debat, posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego Grzegorz Napieralski jest obecny. Natomiast pozwólcie państwo jeszcze do tych koalicji PiS-u i Platformy Obywatelskiej. Powiem tak, to nie my chcieliśmy iść do łóżka z Jarosławem Kaczyńskim. To w 2002 roku Platforma Obywatelska startowała, czy brała udział w wyborach wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością. W 2005
roku, to Donald Tusk romansował i prawie zawiązał koalicję z Jarosławem Kaczyńskim. No później panowie się pokłócili, ale to nie my chodziliśmy na randki, to nie my romansowaliśmy z Prawem i Sprawiedliwością. Bardzo proszę, czy są jeszcze pytania? Dobrze, dziękujemy bardzo, dziękuję panie przewodniczący.